No dobra, Gnissa. To co? Wieloognia? Sześciu! Aż sześciu? Ej, to normalnie powinna być trójka! Ojej! Tam się nie podoba. Ale skoro tak, to zaczynam od ataku. To było do przewidzenia. Spadam. Nie chcę kontrataku od nich. No dobra. Bigo! Czternaście elfów. Niech będzie. Atak mistrz. Plus. Teraz nie mam miejsca dla nich. Można zawsze wyrzucić żywiaki ziemi. Są delikatnie krapowate, jak nie ulepszone. Nawet zaryzykowałbym powiedzenie, że mocno krapowate. Jak na poziom. Dobra. Tylko zwiększę jakieś tam statystyki. Będę zabierał tych wszystkich artefaktów i innych rzeczy po drodze. Chociaż te sandałki by się przydały. Dobra, mamy moc. Animacja, tak? Ożywianie. Jest odwiedzone. To prawdopodobnie też coś jest ciekawego. Ale o! To jest dobry moment, żeby pójść do miasta, przeteleportować się tu lub tu. I zdobyć czary. Tak, dobra. Ja oczywiście tutaj powinienem robić kolejne gildie magów. I tak będę robił. Wtedy odwiedzę sobie wszystkie gildie. I kasa już będzie wymaksowana pod tym względem. Dobra, czy wszędzie poza tym jest? Tak, tu są. Tu jest. Tu oczywiście to jest to miasto, w którym kupuję kolejne gildie. No dobra, a tak poza tym wszystkie miasta mają. Oho! Kolejny wychynął. Jak tam? Xerfax! Gdzie jest moje miasto? Tutaj jest jedno. Do którego by się zbliżał on? Na razie do żadnego. No cóż. To możemy poczekać. Okej. Szkoda, że jakiegoś krótkodystansowego teleportu nie ma. Będę się tutaj przeteleportował. A czy tędy mogę przejść w taki sposób? Chyba tak. Tarcza żynącej śmierci. Twoje wojska odnajdują małą kaplicę zbudowaną ku czci nieumarłych. Błogosławiąc kaplicę, widzisz, że kamienna tarcza zawieszona nad ołtarzem pęka. Okazuje się, że pod kamieniem ukryta jest prawdziwa tarcza, którą bezzwłocznie wydobywasz i zabierasz z tego przeklętego miejsca. Obrona o 3. Ja mam już obronę o 4. No dobra, będziemy mieli klatkę żebrową i jakieś tam sandały świętego, czy coś w tym stylu. Dobra, więc tak. A czego brakuje? Kryształów. Spokojnie. Czwarty level. No to poczekamy jeszcze jeden z odwiedzenia wszystkiego. Wciska się. Gnissa. Magia ognia. Może być. Na razie nie masz w ogóle księgi czarów. Super. Aha. Będzie na południe. Coraz bliżej naszego zamku. Jeszcze tak z jedną tura jego przybliżania się do nas. Będzie lepiej. Będę mógł się przeteleportować. I wtedy będę mógł go zaatakować. O!
Napotkany kupiec prosi cię o ochronę przed goblinami. W zamian za eskortę oddaje ci parę bogato zdobionych skórzanych butów. Oglądając buty z bliska, zauważasz, że w skórze wytłoczone są starożytne symbole. Wszystkie podstawowe umiejętności o 2. Versus odporność na magię o 15%. Jak mam kulę przeciwstawienia, to nie ma żadnego znaczenia, ponieważ tak zmniejszam ją o 100%. Moc o 3. No to lepsze. Dobra. No to by się przydało. Teraz to już jest coś, burżujstwo czystej wody. No, i co dostaliśmy? Ofiarę. Powiedzmy. Ciekawe, jakby Kasia w tym wyglądała. Gladius Tytanów. Hełm boskich mocy. Który wygląda jak hełm wikingów trochę. I tarcza strażnika niebios. Dobra. A co ty? Nie, tutaj nic nie będę kupował chyba. Chociaż mogę zboostować tych. Chociaż wiecie co? Nie. Dobra. Nie ma co się zastanawiać, co tutaj mamy. Też mamy ofiarę. I coś. Co by nie było, to jest Xentara. Teraz Tormentalis. Co tutaj? Ofiara. Kontratak. Berserk. Oślepienie. Spowolnienie. Jeszcze tam było uleczenie. Teraz Xenta. What the hell? Déjà vu? Xentara? Tak, z Xentary wyskoczyliśmy. Shadow Den. No, wskrzeszonko. Implozja. To mi się podoba. Okej. Skoro tak... O, Kasia jest w dobrym miejscu. Tak. Odwiedź Rolanda. To co? Kupować. Tak mi mówią moi maklerzy. To jest minimum? Co dalej? Tych ulepszamy? Mamy już 16. Dalej może żywiołaki magii? To wygląda głupio po prostu. Dobra. Tych na pewno ulepszę. Wiecie co? Ja strzelców wszelkich zostawię tu. Tak? Dobra, tak. Kupię tych. I zobaczymy, jak to pójdzie. Dobra, najwolniejszych na środek. Powiedzmy. To co? Garnizon? Zobaczymy. A tutaj... A poczekam do następnego tygodnia. O! Pojawił się niewielki wóz z zaopatrzeniem opatrzony wiadomością mówiącą, że to dar od przyjaciół. Czytając ją, uśmiechasz się na wspomnień stolicy i starego kompana. No, zawsze coś. Tak, zaraz będziemy wymieniali nasze surowce na kasę. Podoba mi się walka Gelu.
bardzo. Jest krótka i efektywna. Efektowna też. Watacha chowańców. Tyle. Medal męża stanu! A, dla Gelu idealny. Zatrzymujesz się na chwilę, aby pomóc pewnemu dyplomacie, w którego powozie pękła oś. Chcąc się odwdzięczyć, dyplomata wręcza ci order, który, jak mówi, pomoże ci przekonać ludzi. Zmniejsza koszty poddania się. Miej nadzieję na coś lepszego. Aj, przeliczyłem się. Dobra, wiecie co? Może tej kuli przeciwstawienia nie powinienem nosić? Na razie przynajmniej. Czy ja mam... dosyć potężne czary. No, na razie ją wyciągam. Dobra. Tych rozwalę sobie też. Kolejni chcą walczyć. Oszczęściło się mu. Potem będą mówili: a ja zabiłem 150 gogów, a ty? A 147 tylko. Dobra. Jeszcze tu? Nie, no bez przesady. Czy jest jakiś jeszcze ciekawy teren? Tutaj jest do odkrycia. Wiecie co? Chodźmy, Xentara. Zajmiemy kopalnię. Już zmęczony. Dobra. Spróbuję jutro. Mam wrażenie, że pasują do siebie. Coś przekazać? Żywi jak wody. Tak, oddam od Kasi prawie wszystko, zostawię jej diabliki. O! Tak. Tutaj łączę. Jest Gittens. No. Kasia razem z jednym arcydiabłem będzie wędrować. Mam nadzieję, że to się nie skończy źle. Tak. Miński portal. I ryba. Niestety na poziomie podstawowym. No ale cóż. Nie da się mieć wszystkiego. Lepszy ryc niż nic. Dobra, weź tą skrzyneczkę. Cały czas na ciebie czeka. Gnisco? To co, próbujemy tutaj? Czy czekamy na Gelu? Może nie czekamy. Przynajmniej jakaś niebanalna walka z tego wyniknie. No dobra. Aha, no tak, nie kupiłem księgi czarów. Super. Ale za to zacznę atak od sułtańskich kufetów. I po zabawie? No to napieramy dalej. Aha. One są odporne na ogień. Tak. Czemu ognistymi kulami magogi atakowały ich akurat? Nie wiem. Dobra. Finiszujemy tych. Teraz. Podostrze idą ci. Gincie, piekielne demony. Tym razem zrzenięciem nie pojadę swego. Trzy stracone. Co to tam dla nas? Magia ognia zaawansowany. Magia
Mądrość podstawowa. Super, tylko że ja tutaj nie mam w ogóle czarów. Ciekawe co tutaj jest. No cóż, zaraz się dowiemy. To co, pozostaje robić turę. Aha. O, kolejny! Jak tam? Fafner! O, widać, że brakuje im surowców, skoro muszą przejmować. Nic dziwnego. No dobra. Dobra, Kasiu. Bierz skrzyneczkę. Jak tam? Za 6000 jeszcze? Ach, prawie 8. Dobra, poza tym... No, nic. Wielkie nic. Dobra. Czy tutaj wskoczyć? Nie, tu już byłaś. Co to w ogóle teraz masz? Sporo rzeczy. Szkoda tylko, że nie rozwinięte do końca. No cóż, ale przynajmniej magia powietrza jest. Dobra, w takim razie Kasia musi znaleźć sobie zajęcie. Znajdziemy coś Kasi? Ja proponuję pierwszy... Ołtarz ofiarny? W sumie? Dobra opcja. Ale... Jak ja chcę kupować ze wszystkich miast... ludzi... to i tak będę miał mało kasy. A i mnie teraz cisną już. Dobra, Kasiu, skocz tutaj. Potem się zastanowimy, co z tobą. Ryba niech spływa. Zwolnij bohatera. Potrzebna mi? W zasadzie nie. Zrobię tak. Kasia będzie tutaj, o, obozowała. Dobrze, mam nadzieję, że się nie obrazi, że będzie obozowała poza miastem, podczas gdy jakaś ryba sobie będzie pływała tutaj, w tych rzeczkach. Mam nadzieję. Ale cóż, miasta wród żywiołów rządzą się swoimi prawami. Dobra, takie coś 28 tysięcy kosztuje. Ale sądzę, że jest warto zakupu. Żywiołaki magii, dobrze. To tak, będę kupował 4 ostatnie, bo są odporne na Armagedon. I co, bez kuli przeciwstawienia wtedy? Można próbować. Chyba tak, tak mi się zdaje. Więc plan jest taki na razie. Grać na czas. Gelu. Rozjeżdżać tych bohaterów. Szkoda, że oni w ogóle wychodzą, ponieważ jakby nie wychodzili, to bym mógł po prostu klikać tury następne i tyle. A niestety, teraz muszę się zajmować nimi, co uatrakcyjnia też rozgrywkę. Dobra. Poza tym Gelu będzie atakował. Na razie sobie chodzi tak. Kto tutaj był? W mieście, tak? Tu jesteś. Gnissa... Nie, ona może chodzić sobie. Ciekawe co tutaj jest, by the way. Ale... ci strzelcy się przydadzą. O właśnie, mam robotę dla ryby. Ryba... Hops. Będziesz zbierał wszystko. To już tutaj stawaj. Dobra. Więc tutaj ryba będzie zbierać wszystko, będzie coraz więcej strzelców, jak tylko dostarczymy ich. No, jest już pewna siła 44 do przekonwertowania. Dobra. Możemy atakować Magogi. Tak, to było do przewidzenia. Oni tutaj nie szaleją z inteligencją.
Spójrzmy. A tak, obrona? A o inteligencji to lepiej nie wspominać. Przynajmniej mówiąc o mądrości. Ucznictwo podstawowe. Strzelają. Bierzemy. Gnista będzie całkiem niezła niedługo. Dobra. To są skrzyneczki kolejne. Aha. Dobra. Objedźmy dookoła. Skoro trzeba. I tak. Gelu teraz. Gelu, gelu. Xarfax. To co? Jeszcze daleko jest. Tak samo i tutaj. Problem jest w tym, że oni się zbliżają tak w miarę równo. A nie będę mógł przeskoczyć. Nie, będę mógł przeskoczyć, przecież tutaj można. Między miastami. Spoko. Rozmowa międzymiastowa. Teleport międzymiastowy. Przetransferujemy Gelu. Więc tak, co może zrobić Gelu w takim razie? Ja proponuję i tak, od razu się udać tutaj. Pójdę w pogoń za Xarfaxem. Tormentalis. I ewentualnie... to rozwiąże nasze wszystkie problemy. Też to, że nie wiedziałem, co już Gelu zrobić tam. No. Nie boi się. Ma nerwy ze stali. Spójrzcie na to. Prawie, że cmoknął się koniami. I poszedł sobie do wieży. Pewnie po to, żeby się w niej bronić. No. Ma jajca ze stali. Albo po prostu już wie, że nic mu nie pomoże. Tylko tamten Xeron zagroził mu Armagedonem. To co? Łańcuch piorunów? Ale tutaj 5 oddziałom zadaje straty. Czyli też moim. Dobra, nie ma co cudować, idziemy z nimi. Kops. Tak. Tyle. Xarfax. Goodbye! To jest nasze. To też by było. Ale chyba przeteleportuje się już tu. Tak. Opłaci się. Jak to się nazywa? Shadow Den. Tu stoję na razie. Teraz Ignissa. A zresztą podoba mi się to, że oni wychodzą do mnie takimi małymi oddziałami. To oznacza, że oni ładują pieniądze w te oddziały i mają mało na budowanie swojej armii, kiedy ja cały czas zbieram. Już jest ponad 100 tysięcy. Dobra, Ignissa, tak, idziesz tam, gdzie zaplanowałaś. I teraz pokonasz mnóstwo rogatych demonów. Hops. Brąsze, brąsze, strzelaj. Nie żyje. Ucznictwo. O, może być. No i będzie jeszcze lepiej. Spójrzmy. 18 tysięcy co każdą turę. No. Gdzieś tutaj jest jeszcze coś do zobaczenia? Chyba nie. Ignissa w takim razie może się udać już, żeby przekazać jednostki Gelu. Skoro Gelu będzie tutaj... Whatever, idę po prostu tu. Potem jakoś tam dostarczę. Tak. Dobra. Gelu. Robimy turę. Aha. O! Tu jest też ktoś? Xyron. Xyron? Xyron! No cóż. Fafner?
Nie dojdę do niego. A gdzie jest ten drugi? Tu. Górnisson. Dobra, to ja idę do tego dalszego. W razie czego się przeteleportuję po prostu do miasta. I tyle. Jeszcze nazbieram sobie mocy i doznam objawienia. A niedługo będę miał dwie armie, które będą chodziły, bez problemu rozbijały każdą z takich armii. Potem złączę je w jedną do Gelu. I będzie tyle tej roboty. Dobra, tu już nie zdążę w tym tygodniu. Nie ma szans żadnych. To ja mogę stać i czekać. Tak. Kolejny! Ups! Miesiąc Harpi. Nie widzę nigdzie. Może dlatego, że na tych terenach się nie pojawiają. Pewnie tak. Nieprzyjazne tereny do rozwoju Harpi. Ale tu też powinny się pojawiać. O, jest! Harpie. Więc jednak tutaj. Wylazły spod ziemi. W zasadzie to jest śmieszne trochę. Harpie podziemne, latające. Coś jak nietoperze. Może nie śmieszne w takim razie. Dobra, jednak są tutaj. Okej, Górnisson! Coś czuję, że trzeba będzie przykoksować, bo inaczej będę tracił czas na takie walki. Ops. No. Idzie ten drugi? Tutaj jest. Jeszcze sobie zobaczę coś takiego. O. Dobrze. Jest jedna czerwona tarcza. No to idziemy do niej. I teraz tak, tutaj idziemy do przodu, tutaj. No, w zasadzie też. Whatever. No. O, coś tam ma. Pewnie zdąży uciec. Chyba, że... Moment. Tu się zbliżę, tak. Teraz rozpoczynam. I przyspieszenie! Teraz już go wykończę bez problemu. Strzelcy szybkość 14. To jest coś! On nie zdąży się niczym ruszyć. Dobra. No to jedziemy tą piekielną hołotę. O, oddali nawet! Ostra, ostra! Ale niedługo. I tyle. Fafnerze, już nie uciekamy? O, przy okazji.